Kochani, są ludzie, którzy potrafią się martwić. Są ludzie, którzy się potrafią martwić czym? Że czegoś nie mają. Martwią się, że nie mają samochodu, martwią się, że nie mają mieszkania, martwią się na własność, martwią się, że nie mają tytułów naukowych. Są ludzie, którzy się martwią, że czegoś nie mają. Ale znam również ludzi, którzy się martwią tym, że mają i mogą stracić. Mają pieniądze w banku, pełno zer na koncie, ułożonych w rządku z jakąś cyferką i się martwią, że mogą to stracić. Nawet w przypadku, że gdyby żyli tak, jak żyją, to by im starczyło nie tylko na to pokolenie, ale i na następne. Ale się martwią. I my możemy się martwić wszystkim. Kochani, wszystkim możemy się martwić. I możemy się zamartwiać, i możemy nasze dzieci uczyć się. Ty się nie ciesz zawczasu. Indor myślał o niedzieli, a w sobotę rosł w ziemi. I kochani, informuję, że my, ludzie, inteligentne stworzenia, potrafimy się wszystkim martwić. Potrafimy się martwić zarówno tym, że coś mamy, jak również martwić tym, że czegoś nie mamy. Tylko jedna jest rzecz, która nikogo nie martwi. Jeszcze nie spotkałem kogoś, kto by się martwił tym, że nie ma zmartwień. Ale mam nadzieję, że już niedługo uda mi się spotkać taką osobę. Udało mi się w moim życiu spotkać kogoś, kto przeprasza, że mnie przeprasza, ale on mnie przeprasza i on mnie musi przeprosić, dlatego że on mnie przeprasza. I mam nadzieję, że niedługo moje wielkie marzenie się spełni. Spotkam kogoś, kto się martwi tym, że nie ma żadnych zmartwień. I wtedy zrozumiem, że natura ludzka jest konkretna.